jakby to zacząć? Może tak, że dzisiaj to dzień świeżynek, ponieważ dwa sprzęty całkiem młode. Suzy 2.16, jak nic nie pokręciłem, a Kawa 2.18 i to ponoć jeszcze na gwarancji. O kawie to praktycznie nie będziemy tu zanudzać, bo są do przerzucenia tylko opony przód tył, więc szkoda zamulać was. Natomiast no, sprzęt bardzo fajny, tylko tak pokażę mniej więcej, jak sprzęt się prezentuje. A bohaterem tego odcinka jest oto Suzuki GSX-S 1000F. Bardzo ładnym malowaniu, moim zdaniem chyba najładniejszy, ale to taka jakby moja opinia pod mój gust. Właściciel kazał się przed serwisem przejechać, nie odmówiłem. No robi robotę, robi maszynę robotę i trzeba uważać. Trzeba uważać, bo jest naprawdę no mocne, naprawdę mocny sprzęt, mocna maszyna. Ale do rzeczy, co robimy? Sprzęt ma nalatane około 30 tysięcy i standardowo zaglądamy sobie do zaworów. Łańcuszek przy tym przebiegu w Suzuki to wątpię, ale sobie go tylko skontrolujemy. I co? Ustawienie TPS-a, drugich przepustnic, synchronizacja i to by było na tyle, także chyba więcej rozbierania jak całej tam pracy. No bo cóż to robić, zobaczcie, weźcie sobie co tam mógł to pogarniał, typu oleje, świece, filtry. Znaczy świece to w miarę są świeże, ale filtry, oleje to wszystko sobie pogarniał. Przeglądzik na 30 tysięcy. Myślę, że tu wielkich zaskoczeń i fajerwerków być nie może, bo i z czego jak sprzęt praktycznie. Jakby go tak naprawdę odpisował, to można do salonu jak noweczkę postawić. Łańcuch może troszeczkę, że tak powiem, muśniemy, ale to tam szczegół. Wszystkie uszczelki już sobie wcześniej zamówiłem, bo właściciela znam. Także czeka już komplet uszczeleczek. Możemy zacząć działać. Także no co pozostaje? Nic nie pozostaje, samo się nie zrobi. Bierzemy sprzęta na warsztat. A może akurat nic do regulacji nie będzie też. No zobaczymy. Nie ma co gdybać, ale wszędzie jest naprawdę fabryka. Taki sprzęt to tylko dbać i chuchać i naprawdę będzie służył bardzo, bardzo. No to tyle chyba z takiego wstępnego opowiadania, zapowiedzi prac serwisowych. Nic, bierzemy pacjenta na warsztat. Pacjent w sumie zdrowy, ale taki przegląd na 30 tysięcy jak najbardziej na tak. I miejmy nadzieję, że to na takim szybkim ogarnięciu się skończy. Dobra, nie zamulamy, widzimy się już na warsztacie.